Facebook usuwa informacje Białego Kruka o treści katolickiej oraz patriotycznej. Wprost tutaj piszecie na swojej stronie, że konserwatyści i patrioci są traktowani jak faszyści. To nie pierwszy raz się dzieje, że nas blokują, ale ostatnio dzieje się to nagminnie, bo dwa teksty naraz zablokowano, a dzisiaj kolejny raz praktycznie zablokowano nas w całości. To polega na tym, że my możemy wrzucać sobie różne informacje nasze i tak dalej, ale one nie są przez Facebooka dalej upowszechniane. No może na zasięgu paru tysięcy osób. Ale ten post, który ich tak zbulwersował, ten tekst, to był niejakiego Jordana Petersona, czyli wybitnego naukowca, pisarza i tak dalej, którego cały świat zna. I jego już obejrzało w pewnym momencie ponad 400 tysięcy osób. Jak Facebook się zorientował, że to się tak rozchodzi, no to natychmiast zastosowano blokadę. A ja Państwu tylko powiem krótko, zacytuję jedno zdanie właśnie pana Jordana Petersona. Dotyczące miesiąca dumy LGBT, bo to o ten temat ich tak zbulwersował w Facebooku. Chodzi o festiwal, jaki się w czerwcu odbywa LGBT. I Peterson pisze tak, to festiwal pychy, nie miłości. Celebracja najbardziej niedojrzałych pragnień nie jest powodem do dumy. No bo faktycznie, proszę Państwa, jaka duma z tego, że się jest odmieńcem seksualnym? No jak ktoś sobie jest, niech sobie będzie, jego sprawa, no mnie to w ogóle nie interesuje. Ale dlaczego na cały świat ogłaszać z tego powodu, że będziemy dumni z tego? Ciekawa jest druga informacja, którą nam przedwczoraj również wycofano. Ona też pochodziła z Kanady, bo pan Peterson, przypomnę, jest Kanadyjczykiem i nie dotyczyła w ogóle Polski, ale dotyczyła poprawności politycznej, której nie wolno absolutnie naruszać. I podam tytuł tylko tej informacji. Kanadyjski uniwersytet rekrutuje do pracy. Biali, heteroseksualni mężczyźni nie mają po co składać aplikacji. No nie mają po co składać, bo biały, heteroseksualny jest na totalnym indeksie. Taki człowiek nie może na porządnym uniwersytecie w Kanadzie dostać pracy. Ale o tym nie wolno na Facebooku mówić, ani pisać, ani się uskarżać. Bowiem Facebook cały czas jest na usługach skrajnego lewactwa. I głoszą wolność słowa i ją faktycznie dotrzymują, ale tylko w stosunku do tych skrajnych lewaków. A do ludzi, którzy mają poglądy tradycyjne, chrześcijańskie, katolickie, narodowe, stosuje się cenzurę, o jakiej propaganda hitlerowska czy stalinowska mogła tylko marzyć. Bo jakiś człowiek w Kalifornii, za pośrednictwem kogoś tam w Polsce, potrafi wyłączyć twój przekaz całkowicie na cały świat. Tak jest właśnie Facebook. A proszę mi powiedzieć, jakie państwo planują działania w stosunku do tej cenzury, z którą państwa wydawnictwo się spotyka? No więc to jest następne zagadnienie, a mianowicie człowiek jest bezradny w tej sytuacji, bo oni są w ogóle bezkarni, anonimowi przede wszystkim. Ja jako starszy człowiek pamiętam dobrze cenzurę z PRL-u, z którą miałem ciągle do czynienia. Znałem tych ludzi tu w Krakowie, znałem w centrali w Warszawie, mogłem z nimi porozmawiać, kłócić się o niektóre fragmenty tekstów i tak dalej. Tu nie ma z kim rozmawiać w ogóle, to jest wszystko totalnie anonimowo. Nagle po prostu jesteś wrogiem ludu, trzeba cię usunąć z informacji publicznej i to się dzieje, nie wiesz kiedy, jak reagować właśnie. No na pewno nie poprzez Facebooka. Z Facebooka wypiszemy się w ogóle, nie robią nam żadnej łaski, a tak się zachowują, jakby robili wielką łaskę nie tylko nam, ale całemu światu i będziemy szukać innych kontaktów z czytelnikiem i z widzami, no bo mamy też sporo filmów na YouTubie.